Dobrze, więc. Więc słyszałem, że lubicie Apache. A ja lubię trollować. Więc trollujemy dzisiaj Apache. Trollujemy dzisiaj pierwszą stronę, która mi przychodzi do głowy, która jest na Apache. Przedstawia się przynajmniej jako Apache. Jakkolwiek. Muszę ściągnąć problem. Jaka szkoda, nie ważne. Mam tu gdzieś indziej. Bo widzicie, to chodzi na porcję 7-4-3. Zmyły. Jeszcze działa. O. O, właśnie.
Czy możesz sprawdzić, czy to jest mój system, czy... Nie zepsułem? Nie, bo sam system działa. Nie, czy mój system zepsułem, czy zepsułem... Nie, odpowiadam. Właśnie. A teraz nacisnę tę kontrolę. Działa wam się? Działa. Nawet w kolejnej do kolejna wrócili. Dobrze. Dłużej wytrzymam. Więc teraz... tak, no. Przez pora to działa jak najbardziej. Testuję to regularnie w firmie, w której pracuję, żeby mi nic nie nudzili na własnej stronie. Do dzisiaj nie wiedzą, że w ogóle ktoś ich atakuje, za to nauczyli się szybko restartować serwer. Naprawdę, pytałem. Nie pytałem nawet ich o to. Kiedyś mi Andy opowiadał, że coś ostatnio im hosting pada. Tak, potrafi się 6 razy dziennie wybawić. Więc tak wygląda Apache. To działa na każdej wersji Apache'a. Apache, sami deweloperzy Apache'a twierdzą, że właściwie to jest opisane w dokumentacji, więc to nie jest bug. Są systemy, które zabezpieczają przed tym, limitując czas żądań get, wtedy się wysyła posty. I nadal działa. I właściwie tak wygląda ten atak. Jest prosty program, który napisałem, to napisałem go, żeby się nauczyć języka Go, dlatego nazywa się Go Loris. Skąd się wzięło Loris, to zaraz opowiem. Wygląda w ten sposób. Marinijek 118. Czy to jest długi program? No sami ocencie. W sumie to przyszedł tylko do czegoś z IP hotelu, bo chuj w razie czego pokażę hotel. Nie wychodziłem z IP hotelu. Proszę? Nie wychodziłem z IP hotelu. GPS, tak? Nie, wychodziłem ze swojego serwera w firmie, w której pracuję. Nie ma to większego znaczenia, robiłem zwykłe, normalne żądania. To nie był nawet DOS. Ja nie zużywałem dużo łącza. Ten atak zużywa około 10 kB na sekundę. Z definicją zatrzymałeś dostarczanie usługi. Zrobiłeś to w sposób świadomy i celowy. To nie był porządny DOS. Czyli jednak przyznajesz, że to był nieporządny DOS. To nie, przyznaję, że to nie był porządny DOS. Czyli nieporządny DOS był. Jednak DOS. Okej. Okay. Logika. Przydaje się. W każdym razie. Pomijmy to, nie udało mi się stosować jesieni, ponieważ musiałbym być z tora. Admin na posterunku. Jeszcze raz? Bo admin na posterunku. No tak, mówię, to mam wyłączonego tora. To jest kwestia tego. W każdym razie, co dalej? Jak się przed tym zabezpieczyć? Nie używać Apache. Engine jest na to odporny. No to się innych powodów, żeby nie używać. No tak, wiem. Ale to jest więcej. To jest powód, dla którego odradzam używania Apache'a. Ale można do ojca zobaczyć na epitelizję, a potem sobie poradzę. Tor. Jeszcze raz. Tor. Haproxy. 17 czerwca podobny skrypt publiczony, bo to Slow Loris. Tak. Wysyłał mnie pan z zagłówki. Dlatego Haproxy to wycina bez problemu. Dlatego właśnie... Bug znany z 2009 roku. Dlatego właśnie program Goloris, ponieważ to nie jest coś, co ja wymyśliłem zupełnie sam. To jest atak, który upublicznił tak naprawdę człowiek, który napisał skrypt i nazwał go Slow Loris. Slow dlatego, że jest bardzo wolny atak, Loris z jakiegoś innego powodu, ale postanowiłem zaimplementować własną wersję, krótko mówiąc, dlatego, że skrypt kernelowy, który on napisał, zżerał mi 100% mocy procesora. To nie zużywa zasobów, co ja napisałem. W każdym razie. Mówisz, że Haproxy wycina. Tak. Okej, okay, tak samo jak każdy inny serwer HTTP. Tak naprawdę poza Apache'em. Apache również. Tylko który? W konkretnych wersjach. Już nie pamiętam, która wersja. Była poprawka na to fix. No, w każdym razie Apache w konkretnych wersjach. W zdecydowanej większości wersji nie wycina tego ataku. Wiem też, że polityka Apache'a przez długi czas była taka, żeby olać ten atak, ponieważ jest udokumentowana. W każdym razie polecam dla zabawy, jeśli ktoś się nudzi, bo widzę, że 200 soketów udało mi się otworzyć do jesieni. Być może dlatego, że zostałem zablokowany, być może dlatego, że jest nimi 200 soketów. W takim wypadku 3 iki powinny wystarczyć. I to chyba tyle. Jakieś pytania?
Bo o czymś pewnie zapomniałem. Słuchaj. Aha. Inne pytanie, jak ci się w Go pisze? Wiesz co, szczerze mówiąc, obsługa błędów w Go jest dla mnie czymś zupełnie niezrozumiałym, ponieważ błędy nie mają typu. To są zwykłe stringi, więc nie pisze mi się w nich dobrze. Ale za to się łatwo robi może nie tyle wielowątkowe, co... No powiedzmy, wielowątkowe programy. Nie będę wnikał w to, jak rozumiem w tym wypadku błędy. Coś jeszcze? Nie? Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki.